Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. W tym miejscu chciałabym Wam z całego serca podziękować za udział w naszym wczorajszym, już 20. rytuale dla Matki Ziemi. Moje sprawozdanie osobiste, czyli moje odczucia, moje spostrzeżenia, moje wrażenia opisałam już dla Was na moim blogu. Ten wpis jest jeszcze zakodowany, czyli należy wpisać hasło. Jak będzie on w 100% gotowy, gdy wstawię do niego zdjęcia, a także film, który troszeczkę omawia to, co się wczoraj wydarzyło. Ten film jest również w tej chwili w przygotowaniu. Wówczas będzie on publiczny. Czyli nie musicie mnie pytać o hasło, gdy będzie całość gotowa, wówczas każdy z Was może to zobaczyć. To hasło jest tylko w tym momencie, gdy ja pracuję nad jakimś wpisem. Gdy jest gotowy, wszystkie są dostępne. Nie ma wpisów prywatnych, jakichś zabezpieczonych hasłem. Moi drodzy, to co wczoraj się wydarzyło, było niesamowite i wyjątkowo piękne. Według mojego odczucia był to jeden z najpiękniejszych rytuałów dla Matki Ziemi, jaki mieliśmy okazję do tej pory wspólnie przeżyć. Bardzo, bardzo pozytywny, bardzo piękne wizje i bardzo, bardzo silna energia. Po tym rytuale pierwszy raz nie czułam się zmęczona i nie czuję się zmęczona nawet dzisiaj. Mimo tego, że zawsze po każdym rytuale ten kolejny dzień przeznaczony jest wyłącznie na regenerację, wyłącznie na to, aby opisać Wam moje spostrzeżenia, to dzisiaj było to kompletnie niepotrzebne. Mam dużo energii, mam dobry humor, mam dobre samopoczucie. Nie jestem taka wypompowana jak po każdym z tych poprzednich spotkań, bo jednak bardzo, bardzo dużą część energii mojej własnej oddaję dla dobra naszej planety. Każdy z Was to wie, kto czyta te sprawozdania. I co wydarzyło się? Wydarzyło się bardzo wiele, bardzo wyjątkowych rzeczy. I z tym tematem było związane właśnie to, co dzisiaj omówimy w tym krótkim filmie. Czyli energetyzowanie wody, energetyzowanie płynów. Jaki to ma wpływ na nasze otoczenie, a także na nasze samopoczucie. Troszeczkę na ten temat mówiłam dla Was w moim ostatnim filmiku, takim bardziej w formie słuchowiska, energetyzowanie wody, czyli takiej typowej wody do picia, a także wody zawartej w pożywieniu, w potrawach, czy również w naszym ciele. Słyszycie, jaki koncert? Niesamowite. Żaby są cudowne i są już w tej chwili w każdym z naszych stawów tutaj w Magicznej Oazie, co bardzo nie podoba się tutaj wielu osobom, ponieważ podobno jest za głośno. Jakim trzeba być organizmem rakotwórczym, żeby w ten sposób odczuwać przyrodę. I to właśnie chciałabym dzisiaj omówić dla Was. Może najpierw przeczytam tutaj list od Ani. Jest on jednym z wielu listów, które otrzymałam, gdy ta pogadanka pojawiła się tutaj na moim kanale, a także na moim blogu. I moi drodzy, ten list jest tylko taką częścią tych wszystkich pytań, które się pojawiły, ale jest on tak głęboki, ma w sobie tyle pytań, tyle energii, że odpowiadając na ten list, odpowiem również automatycznie na te wszystkie inne pytania, takie bardziej powierzchowne. Cytuję tutaj w tej chwili. Czy można naszą własną krew energetyzować jako jeden z płynów w naszym organizmie? W taki sposób jak wodę, poprzez myśli? Mam na myśli, gdy chcemy, aby była zdrowa i dobrze przepływała przez nasz system krwionośny. Czy jest to jednak całkiem inny temat, bo krew to w końcu nie woda? Jak to jest? Moja droga Aniu, a także wszystkie te osoby, które ten temat interesuje. Dokładnie wczoraj, po naszym rytuale, po naszym spotkaniu, gdy schodziłam ze wzgórza, w 100% przemoczona i zziębnięta, mimo tego wcale mi to nie przeszkadzało. I schodząc pomiędzy drzewami, pomiędzy tymi wszystkimi istotami, w deszczu, we mgle, co zobaczycie na tym innym filmie, przychodziły mi do głowy bardzo, bardzo różne myśli i bardzo wiele różnych informacji. I przyrzekłam sobie wczoraj o wiele bardziej dbać o moje własne ciało materialne niż do tej pory. Mimo tego, że jak wiecie, od lat jestem weganką, od lat zwracam uwagę na to, co jem, co myślę, gdzie przebywam i tak dalej, to jeszcze jednak jest wiele rzeczy do zrobienia. I myślę, że każdy z nas tak ma, bo nie ma ludzi idealnych.
To jest również związane z tematem, który poruszę dla Was w kolejnym wykładzie, czyli tymi zmianami w naszym DNA, w naszym polu energetycznym, co niektóre osoby przyjmują troszeczkę inaczej niż powinny. Ja Wam nigdy nie mówię, co żeście powinni, a czego żeście nie powinni. Te filmy służą tylko i wyłącznie do Waszej informacji, a Wy sami decydujecie, co robicie. Ale mam czasami takie wrażenie, że osoby, które wiedzą o tym, jaka przemiana w tej chwili w nas następuje, czyli że przechodzimy z tego trzeciego wymiaru do piątego, pomijając ten czwarty, to jest inny temat, nie będziemy tutaj tego rozwijać, to nasze ciało zmienia się i można powiedzieć, że stajemy się bardziej... Nasze ciało jest bardziej świetliste, bardziej energetyczne. Bardzo trudno mi tutaj dobrać odpowiednie słowa. I wielu osobom się wydaje, że jak ta przemiana u nich nastąpi, to już w ogóle będą mogły odpłynąć, będą się mogły tylko i wyłącznie zajmować tym, co duchowe. Będą istotami światła i to wszystko, co się dzieje tutaj na ziemi, to ich już kompletnie nie dotyczy. I to jest takie troszeczkę błędne myślenie, ponieważ nasza zmiana jest ważna, jest bardzo ważna i bardzo pozytywna, ale nie oznacza ona tego, że od razu wyparujemy z naszego ciała tego materialnego i staniemy się tylko istotami duchowymi i będziemy się zajmować tylko tym, co jest pozytywne i pływać w tych innych przestrzeniach. Tu może wiele osób będzie rozczarowanych, ale tak nie jest, moi drodzy. My przychodzimy tutaj na ziemię, do tego ciała, aby połączyć to ciało, duszę, te energie, zdobyć pewne doświadczenia, czy również wziąć udział w czymś większym, w czymś głębszym dookoła nas. I nie będziemy tutaj tego również rozwijać, bo chciałabym bardzo krótko ten temat omówić, a ten kolejny może w tym kolejnym wykładzie. Dlatego, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo ważne, aby mimo wszystko zwracać uwagę na Wasze ciało. Mimo tego, że macie może taką nadzieję, że już go nie będziecie potrzebować, bo przejdziecie do jakiegoś wyższego poziomu, gdzie to ciało będzie zbędne. Nie, to wcale tak nie jest. Najważniejsze jest to, aby zrozumieć taką zależność. Zależność od tego, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Wy nie możecie się rozwijać duchowo, będąc w tym ciele, jeżeli to ciało jest chore. Zwróćcie uwagę, jak czujecie się, gdy macie na przykład migrenę, gdy boli Was głowa, gdy boli Was żołądek. Koncentrujecie się tak bardzo na tym bólu, że właściwie nie możecie o niczym innym myśleć, prawda? Czyli nie możecie się jakoś bardziej rozwijać duchowo. Nie możecie przechodzić jakichś pewnych transformacji duchowych, czy czegoś zmieniać tutaj na tej planecie, jeżeli coś Wam w tym ciele dolega. I wczoraj po tym rytuale pojawiło się u mnie taka myśl, że tak jak my bierzemy udział w naszych spotkaniach co miesiąc, wysyłamy naszą energię, walczymy o to, by nasza Matka Ziemia mogła się odrodzić, wyzdrowieć, aby te pozytywne energie mogły tutaj dokonać pozytywnych zmian, tak i w naszym organizmie są tysiące komórek, które każdego dnia walczą o nasze zdrowie, które każdego dnia toczą walkę o to, byśmy byli zdrowi, byśmy czuli się dobrze. I tak jak tutaj na naszej Matce Ziemi są ludzie, czy istoty negatywne, które można nazwać takim rakiem, które niszczą, które podcinają gałąź, na której siedzą, które kierowane różnymi rządzami, rządzami władzy, rządzami posiadania, rządzami, by mieć więcej i więcej i więcej. I czym więcej mają, to więcej pragną. Te istoty są tak jak komórki takie negatywne w naszym organizmie, komórki chore, komórki rakowe, które nasz organizm niszczą. I tak, gdy jesteśmy chorzy, tak jak nasza Matka Ziemia w tej chwili, to zawsze mamy te komórki negatywne, które niszczą, i te komórki pozytywne, które walczą o to, żeby wszystko było w harmonii, żeby wszystko mogło pozytywnie funkcjonować. I tak byłoby wspaniale, gdyby każdy z nas zrozumiał, że każdego dnia
by wspomagać te pozytywne komórki, by wspomagać te pozytywne energie, które pomagają tym dobrym komórkom, by każdego dnia podziękować.